Dzień dobry, Marcin Pabierowski jest dzisiaj gościem audycji Wokół Miasta. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed chwilą w Urzędzie Miasta zakończył się briefing prasowy dotyczący sytuacji powodziowej w kraju, a także tego, z czym przyjdzie nam się zmierzyć za 2-3 dni, jeżeli chodzi o województwo lubuskie. Fala powodziowa powoli dociera do naszego regionu. Jednym z najważniejszych zadań dla władz Zielonej Góry jest z pewnością zabezpieczenie źródła wody dla miasta na rzece Obrzyca. Tak, oczywiście i tak naprawdę sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Tutaj zobowiązałem Departament Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego, aby tę sytuację monitorował. Dodatkowo wszystkie spółki miejskie są postawione w stan gotowości. Powiem tylko jedno, że odzwierciedleniem tej sytuacji była wczorajsza pomoc też dla Kłoska, którą miasto Zielona Góra przekazało. Chodzi o wodę pitną, chodzi o żywność. Rozmawiałem z burmistrzem, sytuacja jest dramatyczna, to Zielona Góra pomaga. To było dla mnie bardzo ważne. Udało się ze strażą OSP zorganizować takie transporty z miasta Zielona Góra, czyli na początku pomagamy, ale również nie zapominamy o mieście Zielona Góra, zabezpieczamy miasto Zielona Góra, analizujemy scenariusze. Już jutro jest zarząd kryzysowy, jeśli chodzi o zarządzanie powiatem. Będę na tym spotkaniu, bo Zielona Góra ma styczność z rzeką na odcinku 4,5 km i podstawą jest zabezpieczenie źródła wody dla miasta Zielona Góra, tego podstawowego Sadowa oraz źródeł uzupełniających, które posiada miasto Zielona Góra. Podczas konferencji, podczas briefingu mówiliście o tym, że tego zagrożenia nie ma. Nie ma. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest bezpieczna, ale oczywiście trzymamy rękę na pulsie, dlatego wszystkie spółki, departamenty muszą pracować i przede wszystkim tu też chodzi o przepływ informacji. Wczoraj rozmawiałem z wojewodą, z panem Markiem Cebulą na temat sytuacji i bezpieczeństwa w województwie lubuskim. Dzisiaj o 15:30 mamy wideokonferencję z panem wojewodą i będziemy omawiali sytuację, która dzieje się w Lubuskiem, bo jako największe miasto województwa lubuskiego jesteśmy podmiotem i musimy reagować. Ale bezpieczeństwo miasta na dzień dzisiejszy jest zapewnione, a przede wszystkim wszystkie scenariusze, które już mamy z powodzi 1997 roku, są odtwarzane, czyli bezpieczeństwo, tak powiedziałem, źródła wody pitnej na Obrzycy. Mamy te tamy przygotowane, te nawodne, mamy sprawdzone agregaty, jeśli chodzi o zwik, mamy zasilanie, mamy zbiorniki, której możemy dowozić wodę pitną, więc to wszystko jest dzisiaj przygotowywane. Przyjmijmy ten najbardziej czarny scenariusz. Co jeżeli jednak ta woda zostanie zatruta? No, takiego scenariusza nigdy nie było tak naprawdę, bo jeśli chodzi o miasto Zielona Góra, to samo miasto jakby nie jest bezpośrednio narażone. Mamy przede wszystkim sołectwo Krępa, Strożne, Zawada. Te miejsca są narażone i tu mamy już tą profilaktykę i plany zarządzania kryzysowego przygotowane. Wały są w stanie dobrym, to więc nie przewidujemy tutaj, jeśli chodzi o rozmowę z Wodami Polskimi, awaryjności tych wałów. To więc ja tak naprawdę nie chcę nawet mówić o najgorszych scenariuszach, bo też nie chcę straszyć. Chcę powiedzieć, że sytuacja jest pod kontrolą, sytuacja jest bezpieczna. Postawiłem na nogi już wczoraj w niedzielę Departament Bezpieczeństwa, postawiłem na kontakt z wojewodą oraz z powiatami graniczącymi z miastem Zielona Góra. No przede wszystkim prewencję i bezpieczeństwo i na to stawiam też z uwagi na swój zawód jako pożarnik też. Powiedzieć, mam to w sercu, że miasto musi być przygotowane, miasto musi być sprawcze, dlatego już są magazyny na żywność przygotowane, bo mieszkańcy chcą pomagać Zielonej Góry, MOPS. Tutaj mówimy o zakładzie gospodarki komunalnej, tak? Tam są przygotowane hale. Mamy przygotowane hale, jeśli chodzi o to pomoc wielkogabarytową, między innymi jak są firmy chętne, które chcą przekazać agregaty prądotwórcze, czy duże ilości w paletach wody dla mieszkańców potrzebujących i dla miasta Zielona Góra, to te magazyny są przygotowane w zakładzie gospodarki komunalnej. Prezes Gruszecki zobowiązał pracowników, są osoby do kontaktu przygotowane, zakład gospodarki komunalnej działa oraz punkt tak naprawdę dostępny najszybciej dla mieszkańca, taką pomoc jednostkową, taką pomoc serca, to jest MOPS. Tam mamy już przygotowane miejsca, pomieszczenia, osoby, które są pod telefonem, pod numerem MOPS-u, które tą pomoc przyjmą. Następnie te dary zostaną przewiezione do naszych magazynów ZGK. Dodatkowo jeszcze już mam kontakt z sołtysami, bo również na terenie sołectw są prowadzone indywidualne zbiórki. Tak naprawdę po rozmowie z burmistrzem Kłodzka mamy tę informację, że na dzień dzisiejszy ta potrzeba wody i środków czystości oraz żywności, tak powiedziałem, z długim terminem przydatności jest ważna. To więc to są te priorytety, które się wymieniłem również na konferencji prasowej.
Stążne, Krępa, Zawada, Jany to są te miejscowości, gdzie może dojść do tych podtopień. Tam również się przygotowujecie, rozumiem, tak? Tak, oczywiście. Jutro będą też szczegółowo odtwarzane, weryfikowane te plany zagrożenia kryzysowego. My jako miasto jesteśmy w tym zakresie przygotowani, to mogę zapewnić. Czyli na ten moment, jeżeli chodzi o mieszkańców Starego Miasta, Zielonej Góry, nie ma takiej potrzeby, żebyśmy jechali do sklepów, kupowali butelkowaną wodę? Nie, takiej potrzeby nie ma. Na bieżąco będą się pojawiały informacje na fanpage'u Miasta Zielona Góra, to zapraszam i odsyłam do tej strony internetowej, tam na bieżąco podajemy komunikaty, jeśli będą takie komunikaty, oraz omawiamy bieżącą sytuację. To więc naprawdę na dzień dzisiejszy dla Miasta Zielona Góra jest bezpieczna. Dobrze, a panie prezydencie, Zielona Góra zmagała się już kilkakrotnie z silnymi nawałnicami, intensywnymi opadami deszczu. Ulica Bohaterów, Dworcowa to były te ulice, które były często zalewane podczas silnych ulew. No właśnie, jaka jest sytuacja w tym momencie, jeżeli chodzi o zbiorniki retencyjne w Zielonej Górze? Coś zostało już zrobione, wykonane? Tak, oczywiście były prowadzone inwestycje w tym zakresie, jeśli chodzi o uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi, to jest priorytetem. Mamy na Foluszowej zbiornik retencyjny, gdzie ta woda opadowa jest odprowadzana. Tak naprawdę to jest jakby pierwsza część tych dużych inwestycji. Dodatkowo już została podpisana w 2024 roku, 26 sierpnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie umowa na realizację projektu uporządkowania gospodarki wodami opadowymi przy ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze. To tą umowę wprowadziłem już w życie. Mówimy tam o planowanych efektach, czyli to jest kanalizacja deszczowa. Przede wszystkim musi być zmodernizowana, przebudowana. To jest punktem najważniejszym. Oraz przyszłościowo planowane inwestycje, to już w uzgodnieniu ze ZWIK-iem, bo to weryfikuje i tutaj przepytuje prezesów. To jest kwestia przebudowy rurociągu w cieku kanału Łącza. To jest około 12 km. Budowa zbiornika retencyjnego, to jest w obrębie cieku kanał Myszka-Gęśnik oraz budowa zbiornika retencyjnego na kanale Łącza 2. To więc te trzy priorytety będą realizowane. Ja też już rano nawet spotykałem się z członkiem zarządu NFOŚ-u, panem Pawłem Podłowskim. Rozmawialiśmy o inwestycjach. Ostatnio wizytowałem również w Warszawie u pana Pawła Pudowskiego, to więc tą gospodarkę, inwestycje w niebieską infrastrukturę musimy realizować. Też przyszłościowo patrzę w tym zakresie na Starówkę, bo przygotowujemy się do modernizacji Starówki. To będzie od teatru wzdłuż aż do pomnika bohaterów. I tutaj myślimy o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, które później będziemy mogli wykorzystać. To więc te infrastrukturalne działania projektowe miasto Zielona Góra przygotowuje. Właśnie, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, bo to jest przed nami, susze, a później intensywne opady deszczu, naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, co można zrobić, żeby zielonogórzanie za kilka lat nie mieli problemu właśnie z wodą. Tak, oczywiście to też jest kwestia pewnej weryfikacji zadań inwestycyjnych, planowania miasta. Na dzień dzisiejszy sporządzamy plan ogólny dla miasta Zielona Góra. To jest dzisiaj priorytetem, bo to jest wskazanie terenów nie tylko inwestycyjnych, ale przede wszystkim terenów, gdzie będziemy gromadzili wodę opadową i to planiści, urbaniści miasta przygotowują i na to zwracam uwagę. Przede wszystkim też na wydawanie decyzji, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, bo w przeszłości były błędy, warunki zabudowy, nieregularna zabudowa osiedli, brak kanalizacji deszczowej. To są te błędy, które dzisiaj niestety skutkuje o tym zalewaniem. Ja jestem zwolennikiem wydawania decyzji na pozwolenie na budowę z uwagi na to, że mamy uzgodnienia z wodociągami, z energetyką, mamy analizę urbanistyczną terenu, gruntową, warunki gruntowo-wodne, to więc pod tym kątem jako budowlając już wskazałem od poszczególnych departamentów, że należy tak inwestycje uzgadniać. Jak najmniej warunków zabudowy, przyjmujemy plan ogólny i musi to być zrównoważona zabudowa miasta przede wszystkim. I chyba czas powiedzieć do widzenia, jeżeli chodzi o zabetonowywanie miasta. Tak, oczywiście musimy myśleć o terenach zielonych, dlatego chcemy zatrudnić, już podjąłem takie działania, aby był architekt zieleni, przede wszystkim też powiązany z
z ekspertem do spraw winorośli. To jest jakby osobny temat, jeśli chodzi o miasto, bo tego brakuje w mieście, ale architekt do spraw zieleni uzgadniał będzie dokumentacje budowlane, architektoniczne, nie tylko pod kątem nasadzeń, ale przede wszystkim chłonności gruntu, przyłączy do kanalizacji deszczowych, uzgodnień ze ZWiK-iem. Ten proces urbanistyczny musi być bardzo komplementarny. Ja tego zawsze wymagałem, posiadając własną firmę projektową, ale chcę te doświadczenia przenieść na miasto. I dzisiaj już te decyzje są podjęte. Przy planie ogólnym, wydawaniu pozwoleń na budowę, będą one weryfikowane z architektem zieleni. Na koniec jeszcze uspokójmy mieszkańców. Na ten moment zagrożenia dla Zielonej Góry i nowej i starej dzielnicy miasta nie ma. Nie ma. Na dzień dzisiejszy takich zagrożeń nie ma. Jutro, tak jak powiedziałem, sztab kryzysowy na poziomie powiatu. Będę już miał pewne weryfikacje i informacje. O 15.30 kontakt z wojewodą, jeśli chodzi o zagrożenie w województwie lubuskim, ale Zielona Góra jest na dzień dzisiejszy bezpieczna. Przygotowujemy się, trzymamy rękę na pulsie. Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wokół miasta.